Dobra, głos. Kombatanci, panie i panowie, a widzę, jest też ksiądz metropolita. Kłaniam się raz jeszcze. Lublin to 10 miasto w Polsce. Miasto dzisiaj tak naprawdę ponad 400 tysięcy. Czyli jedna z polskich metropolii. Miasto położone na samym środku terenów, tą wschodnią część Rzeczpospolitej. Prawie samym środkiem. Ale miasto, które niezależnie od tego, że choć kilkoma względami rolę szczególną. Jednej dla Wielkiego Księstwa Litewskiego i dla kraju zwanego koroną. Dziś byśmy to określili Polska. Choć w skład korony wchodziła także Ukraina i pewna część Białorusi. I to pierwsze zdarzenie, które zapisze na zawsze Lublin nie tylko w naszej historii, ale w historii Europy. Realną władzę, nie za bardzo. Rząd trwał długo, nie, 7 dni. Ale był pierwszym rządem, nie licząc gabinetów tak zwanego Królestwa Polskiego, który w niczym imieniu poza polskim chciał podjąć władzę na całym terytorium odradzającej się Rzeczypospolitej w wieku XVII we Lwowie, dopiero w wieku XIX w Warszawie. A następny, czyli piąty w naszej historii i pierwszy jako Uniwersytet Katolicki. Powstał Katolicki Uniwersytet Ludowy, tutaj właśnie, w Lublinie. To też zdarzenie, o którym trzeba pamiętać. Bardzo istotne zdarzenie w historii naszego kraju. Szczególnie, kiedy przejdziemy do czasów powojennych. Uniwersytet, o którym mówimy, który obchodzi dziś swoje 90-lecie, odrodził się w roku 1944 i przetrwał cały czas Polski Ludowej. Wydawałoby się, że w tym państwie, gdzie większość ludzi jest wyznania rzymskiego, to normalne. Ale w komunizmie to normalne nie było. Ta uczelnia nie była jedyną katolicką w Polsce. Istniała Akademia Teologii Katolickiej, ma status uczelni państwowej, ale KUL był pewnym instytucją samoistną, ograniczaną, jak mówił dziś jego magnificencja rektor profesor Wilk, spychaną do getta. Usiłowano uczynić z tego uniwersytetu w istocie kolejne seminarium duchowne. Skądinąd seminaria są bardzo potrzebne, ale mają określone cele, trochę inne niż uniwersytet. I to się nie udało. Po latach najtrudniejszych zaczęły się lata już nieco lepsze. Po roku 1974, z tego co wiem, później jeszcze lepsze.